Jakob i Wilhelm Grimm o czterech muzykantach z Bremy. Tłumaczył Marceli Tarnowski. Był sobie kiedyś człowiek, który miał osła. Osioł ów niezmordowanie nosił worki do młena, lecz w końcu skończyło się siły osła, nie nadawał się już do pracy. Jego pan myślał, by go oddać. Lecz osioł spostrzegł, że jego pan ma coś złego na myśli i uciekł. Ruszył w drogę do bremy. Zamierzał zostać tam miejskim muzykantem. Gdy szedł już chwilkę, znalazł na drodze psa myśliwskiego, który żałośnie wył. Czemuż tak wyjesz? zapytał osioł. Ach, powiedział pies, stary jestem. Z każdym dniem słabszy, nie mogę już chodzić na polowania. Mój pan chciał mnie zastrzelić, więc wziąłem nogi za pas. Ale jak mam zarobić na chleb? Wiesz co? rzekł Osioł. Idę do Bremy i będę tam miejskim muzykantem. Chodź ze mną, będziemy tam razem muzykować. Ja będę grał na Lutni, a ty będziesz bił w Bębenek. Pies przystał na to, i poszli dalej razem. Nie trwało długo, a zobaczyli kota, jak siedzi na drodze. Twarz miał jak trzy dni niepogody. Cóż ci się przydarzyło, wąsaczu? zapytał osioł. A kto się cieszy, gdy go kołnierz dusi, odpowiedział kot. Jestem już stary. Zęby mam tępę i lepiej mi za piecykiem siedzieć niż za myszami ganiać. Moja pani chciała mnie utopić. Udało mi się uciec, ale nie wiem, co począć dalej. Dokąd teraz iść? Chodź z nami do Bremy. Znasz się na nocnej muzyce, to możesz zostać muzykantem. Kot przystał na to i poszedł z nimi. Szli tak we trójkę, aż doszli do zagrody. Przed bramą siedział kogut i krzyczał, ile wlezie. Krzyczysz. Aż w kości włazi, rzekł osioł. Co się z tobą dzieje? Gospodyni rozkazała kucharce urąbać mi dziś wieczorem łeb. W niedzielę będą goście i będą jeść ze mnie zupę. Krzyczę sobie teraz na całe gardło, dopóki jeszcze mogę. Oj oj, powiedział osioł. Odejdź lepiej z nami. Idziemy do bremy. Coś lepszego niż śmierć znajdziesz wszędzie. Masz dobry głos. Będziemy razem muzykować. Będzie to brzmieć całkiem cudnie. Kogutowi spodobała się propozycja i dalej poszli we czwórkę. Lecz do bremy za dnia dojść nijak. Wieczorem dotarli do lasu, gdzie chcieli przenocować. Osioł i pies położyli się pod wielkim drzewem. Kot wspiął się na gałąź. A kogut pofrunął na czubek, gdzie czuł się najbezpieczniej. Zanim zasnął, rozejrzał się we wszystkie cztery strony świata. Dostrzegł światełko. Powiedział towarzyszom, że w pobliżu musi być dom, bo widzi światło. Osioł odpowiedział. Musimy się zebrać i jeszcze troszkę pomaszerować, bo to schronienie jest marne. Jes pomyślał, że parę kostek i trochę mięsa dobrze by mu zrobiło. Ruszyli więc w drogę, skąd dochodziło światło. Wkrótce zobaczyli, że żarzy się jaśniej i robi się większe, aż wreszcie zawędrowali przed jasno oświetlony dom zbójców. Osioł, jako największy, poszedł do okna i zajrzał do środka. Co widzisz? Śniady rumaku, zapytał kogut. Co widzę, odparł osioł. Nakryty stół z cudnym żarciem i trunkiem. Zbóje siedzą w koło i sobie nie żałują. To by było coś dla nas, rzekł kogut. Zwierzaki zaczęły się zastanawiać, jak przepędzić zbójców. Wreszcie znalazły środek. Osioł stanął przed nimi nogami na oknie, pies skoczył na osła plecy, kot wspiął się na psa, a na końcu kogut pofrunął do góry i usiadł kotu na głowie. Gdy to już się stało, na znak zaczęli ze swoją muzyką. Osioł krzyczał, pies szczekał, kot miałczał, a kogut piał. Potem rzucili się przez okno do izby i tak, że aż szyby zabrzęczały. Rabu się podskoczyli z okropnym krzykiem do góry. Myśleli, że nadszedł duch, a w wielkim strachu uciekli do lasu. A czterech towarzyszy usiadło przy stole, a każdy jadł, ile serce zapragnie, zdań, które mu najlepiej smakowały. Gdy skończyli, Zgasili światło, a każdy wedle gustu poszukał sobie lekowiska. Osioł położył się na gnoju, pies za drzwi, kot przy piecu koło ciepłego popiołu, a kogut pofrunął na dach. A ponieważ strudzeni byli po długiej podróży wnet, zasnęli. Gdy minęła północ rabusie, dojrzeli z daleka, że w domu nie pali się światło. I w koło jest spokojnie. Herszt zbójców rzekł wtedy. Nie powinniśmy byli dać się tak zapędzić w kozi róg. Posłał więc zbuja, aby sprawdził, czy w domu ktoś jeszcze jest. Zbój zastał wszystko w ciszy. Poszedł do kuchni i chciał zapalić światło. Zobaczył ogniste oczy kota i pomyślał, że to rozżarzone węgliki. Przytknął doń zapałkę, żeby ją podpalić, ale kot nie zrozumiał żartu. Skoczył mu na twarz i drapał co sił. Wystraszył się okrutnie zbój i ruszył do tylnych drzwi, ale wtem skoczył pies i ugryzł go w nogę. Gdy rabuś biegł koło gnoju, osioł kopnął go okropnie swoimi tylnymi nogami, a kogut, którego hałas wyrwał ze snu, zawołał z dachu. Kuryku zbój pobiegł tak szybko jak tylko mógł do swojego herszta i rzekł: Ach, w domu siedzi straszna wiedźma, zbyła mnie swoimi długimi palcami rozdrapała twarz. Przy drzwiach stał człowiek z nożem, uciął mnie w nogę, na podwórzu leżał czarny kolos, przepędził mnie drewnianą pałką, a na dachu siedzi sędzia i woła: przyprowadź mi łotra! Musiałem więc brać nogi za pas. Od tej pory zbóje nie ważyli wracać się do domu, a czterem muzykantom z miasta Bremy spodobało się tam tak, że nie chcieli tego miejsca opuszczać.